Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Paweł Lisicki. Dzień dobry Państwu. Moim gościem jest Włodzimierz Czarzasty, przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. To może najpierw pierwsze pytanie dotyczące sporu o nazwę i tego, pod jaką nazwą Komitet, nie wiem, Lewicy czy Sojuszu Lewicy Demokratycznej wystąpi w tych wyborach, bo tutaj sąd najpierw zakwestionował nazwę, potem tej nazwy nie zakwestionował. Jak wygląda sytuacja? Na szczęście mamy to już za sobą. I to muszę Państwu powiedzieć i Panu, Panie Redaktorze, bardzo skonsolidowało całą ekipę, tak? Bo trzeba było wykonać bardzo dużo różnych takich wobec partii naszych, które tworzą koalicję ruchów, które skonsolidowały nas tak naprawdę. Jak wygląda w tej chwili? Sprawa w sądzie leży, jest nierozpatrzona. My w związku z tym zdecydowaliśmy zarejestrować komitet pod nazwą KW Sojusz Lewicy Demokratycznej z logo ze znakiem graficznym Lewica. Państwowa Komisja Wyborcza, za co serdecznie dziękuję, zarejestrowała i znak graficzny, który będzie na karcie wyborczej Lewica. Natomiast Sojusz Lewicy Demokratycznej traktujemy wszystkie partie, łącznie ze mną, żeby była jasność, jako wehikuł, który da możliwość wprowadzenia Lewicy do Sejmu. Wehikuł organizacyjny, strukturę, która zostanie w tej sprawie w ten sposób, tak skorzystamy z tej struktury. I nie ma sporów w tej rzeczy. Chcieliśmy ostatecznie, żeby to było w formule takiej, żeby skrót naszej partii był Lewica, a to już jest tak skomplikowane, że efekt jest w tej chwili taki. Sąd jeszcze nie podjął decyzji. Znak graficzny jest Lewica i będziecie Państwo nas widzieli w całej kampanii jako Lewica. Lewica wszędzie, po kolei. Ostatecznie się Państwa Komisja Wyborcza wczoraj wypowiedziała w tej sprawie. Tę Lewicę będą tworzyły wiele struktur. Z tych, które są najważniejsze, to jest Partia Razem, Wiosna i Sojusz Lewicy Demokratycznej. To, co pan przewodniczący nazywa konsolidacją, jeśli wierzyć doniesieniom wczorajszego tygodnika wprost, to w zasadzie byłaby forma przyjęcia pozostałych przez SLD, no bo z tego, co napisało wprost, to państwo się porozumieli w taki sposób, że SLD będzie z pieniędzy, z subwencji dostarczanych od państwa opłacało 20%, wpłacało na Razem, a Wiosna po wyborach zniknie. To prawdziwa informacja, ale nieprawdziwa? Jakby wprost podawało prawdziwe informacje, to by nakład sprzedawali większy niż pana pismo, a pana pismo też dużego nie sprzedaje. W związku z tym, wie pan, no to jest jakieś marginalne pismo, które po prostu opowiada nieprawdziwe rzeczy. Trzymam kciuki. A zostawmy pisma. To prawdziwa informacja, czy nieprawdziwa? Nieprawdziwa. Czyli państwo, po tym, jeśli wprowadzą państwo posłów do Sejmu, nie będzie, że tak powiem, wpłacania pieniędzy na Razem, na wskazane przez Razem instytucje. Informacja nieprawdziwa, a słowo jeśli wprowadzicie państwo posłów i posłanki do Sejmu, zamieniamy na to, jak państwo wprowadzicie. A to już jest pańska opinia, panie przewodniczący. Ja jednak cały czas czekam na te wyniki. No ja też czekam, bo jestem ciekawy, jak nasza oferta zostanie przyjęta. W najbliższą sobotę mamy konwencję programową. Na razie wszystko idzie dobrze. W przeciągu 3 tygodni żeśmy się skonsolidowali, pozmienialiśmy nazwę, ustaliliśmy jedynki, ustaliliśmy dwójki, ustaliliśmy trójki. W tej chwili kończymy listy w województwach. Niełatwa to robota zresztą, jest, powiem szczerze, dlatego, że trzeba to wszystko poukładać i dogadać 3 jakby różne kultury organizacyjne z wielkim szacunkiem dla 2 pozostałych. To trudna robota jest, ale się udaje. Nam we 3 się udaje też dobrze współpracować. Każdy z nas jest różny. Było nas 3. Każdy. Tak pan potem opowiada, panie przewodniczący, po prostu pewnie połknął te partie. No bo tak naprawdę w przypadku Wiosny tam nic z tego nie zostanie po tych wyborach. Ale proszę pana, nie da pan mnie nie dam się wkręcić w takie. A nie, bo pan historię. Teraz rozumiem, że jest wielkim przyjacielem Wiosny teraz i Razem. Proszę pana, na temat Wiosny i na temat Wiosny wypowiadałem czasami nierozsądne opinie. Oni na mój temat również. Jest nowy etap. To, co zostało, za co trzeba było przeprosić, żeśmy przeprosili. Ważna jest konsolidacja Lewicy. Wie pan, paradoksalnie cała ta sytuacja, która była, żeby była jasność. Na antenie Trójki, którą zawsze szanowałem, to mówię. Ja byłem zwolennikiem koalicji europejskiej.
byłem zwolennikiem Koalicji Europejskiej, bo uważałem, że ta struktura da możliwość wygrania z PiS-u. Ostatni zresztą z tej koalicji wyszedłem. I oczywiście mogę czytać we Wproście i w innych tego typu marginalnych pismach pod tytułem został wykopany, oszukany. Pan, człowiek, który uzyskuje na Koalicji Europejskiej, pięć mandatów do Europarlamentu, nie może się czuć oszukany. Nie czuje się oszukany. Najpierw pan Kosiniak-Kamysz odszedł z tej Koalicji Europejskiej, a potem się okazało, że pan Schetyna nie umiał tego skonsolidować, tak? Jako lider zresztą opozycji społecznie przez nas wybrany i niekwestionowany. Tak nawiasem nie będę atakował ani pana Kosiniaka, ani pana Schetynę i nie będę robił takich rzeczy, że będę opowiadał tak jak Platforma, nie głosujcie na PSL i na SLD, bo to głos stracony. Nie będę im wybierał również ludzi, nie będę składał takich propozycji, bo wróg dla mnie jest gdzie indziej, to jest PiS. Więc mówię Grześkowi, Grzesiu, tam wyluzuj, weź tabletkę na spokój i po prostu nie atakuj nas, bo po prostu walcz o to, żeby w Polsce była konstytucja przestrzegana, a nie z Sojuszem Lewicy Demokratycznej i PSL-em. No właśnie, pan przewodniczący często widzę używa słowa konsolidacja i będzie pan rozumiem też konsolidował razem z Grzegorzem Schetyną i panem Kosiniakiem-Kamyszem listę do Senatu. Wczoraj Platforma Obywatelska ogłosiła swój zgodę, powiedzmy tak, na ten pakt senacki, ale to jest chyba cały czas niejasna sprawa, bo według różnych doniesień dla Koalicji Obywatelskiej to ma być 80 miejsc, dla Lewicy 8, dla PSL-u 5. Czy to prawdziwe są dane, czy one Proszę pana, nie będę konsolidował, dlatego że ja nie jestem reprezentantem jedynym Lewicy, tak? Obok mnie stoi Adrian Zandberg i Robert Biedroń. To a propos mojej roli w tym wszystkim. Jestem 1/3 i dobrze się z tą 1/3 czuję. Lewica zgłosiła 3 tygodnie temu pakt senacki, bo widzieliśmy, że idzie to w złym kierunku, tak? Bo widzieliśmy, że może tak być, że po stronie demokratycznej trzy podstawowe struktury, czyli Lewica, PSL i Platforma Obywatelska będą w jednym miejscu zgłaszały po jednym kandydacie, co automatycznie daje wynik pozytywny dla PiS-u. To mi się nie podoba. Dlatego, żeśmy zgłosili projekt paktu senackiego. Ten projekt został zaakceptowany, a w tej chwili dogadujemy sprawy techniczne, to znaczy... Czyli to oznacza jedną wspólną listę opozycji do Senatu. Nie, proszę pana. To nie oznacza jednej wspólnej listy opozycji do Senatu, bo po tym, co się stało z Koalicją Europejską, to tak na siebie patrzymy z daleka i im dalej od siebie jesteśmy, tym mniejsza jest szansa, że jeden drugiemu podbierze jakąś następną kałużę, która potem zdradzi. Po prostu jest takie porozumienie, że w jednym okręgu jedna ze struktur, albo Lewica, albo PSL, albo Platforma zgłasza osobę, a inni nie wystawiają. Nie. Tak jest. No to jest wspólna lista, no bo to oznacza, że jest 100 okręgów. Ale jedna lista to by miała jedną nazwę, to by się jakoś tam nazywało. Ludzie związani z Lewicą będą startowali. No dobrze, to nie oszukiwanie wyborców. No bo przecież tak naprawdę startują państwo razem, ale udają, że idą osobno. Proszę pana, ale to nie jest oszukiwanie wyborców, bo jakby to było oszukiwanie wyborców, to na antenie Trójki Polskiego Radia w tym wywiadzie bym o tym nie mówił. Mówię o tym jasnym, prostym językiem. No tak? To ja próbuję zrozumieć ten jasny, prosty język. To niech pan się przyłoży trochę. Właśnie się tego staram rozwoju. Od rana przyłożyć, ale nie mogę. Bo jak mi pan mówi, że jest 100 okręgów i w tych 100 okręgach państwo nie wystawiają w tych okręgach, gdzie wystawiają inni, po to, żeby ci inni wygrali, a w tych okręgach, gdzie państwo wystawiają, ci inni głosują na państwa, to ja w tym widzę jedną listę, a pan twierdzi, że to są nie jest jedna lista. Ale proszę pana, pan, jestem dobrze nastawiony do dziennikarzy dzisiaj. O, kałagody dość. Uśmiecham się do pana. No, pan tak widzi, ja tak widzę, tak? Czyli jeżeli pani profesor Małgorzata Cudak-Niewiadomska będzie startowała z Łodzi z określonego miejsca, to w tym momencie Platforma Obywatelska ani PSL nie będą tam zgłaszali innej kandydatki bądź kandydata. Na tym to polega, tak? No dobrze, a co państwo się tak wstydzą tej jednością? Bo tak naprawdę rozumiem, że to jest formuła wystawienia wspólnej listy. Zresztą nawiązanie do projektu, który zgłosił Donald Tusk, żeby opozycja wystawiła wspólną listę do Senatu. Więc dlaczego państwo nie chcą tego nazywać wspólną, tylko cały czas... Ale proszę pana, ze względów technicznych, proszę pana, nikt nie da się wkręcić w takie rzeczy. To może być pomysł i pana Donalda Tuska, to może być pomysł i Lewicy. Nie, i każdego... tylko że on publicznie to zgłosił 4 czerwca. Dobrze, w porządku. Trzymam kciuki za pana Donalda Tuska, najwyżej w tej chwili postawiona w strukturach międzynarodowych.
Polak, trzymamy kciuki. PiS też za niego na pewno trzyma kciuki, bo to Polak. Proszę pana, bez względu na to, kto to zgłosił i kto to powiedział, tak po prostu będzie i tyle. No jak będziemy wszyscy mądrzy, bo dzisiaj musimy to klepnąć jeszcze. Więc apeluję do kolegów i koleżanek z Platformy Obywatelskiej, tam już po prostu zamknijcie temat. No dobrze, a te proporcje, o których tutaj mówiłem, bo one są, że tak powiem, zaczerpnięte z tej powszechnej wiedzy. 80 miejsc dla Platformy, czy dla Koalicji, 8 dla SLD? Ale to nie chodzi o to, kto ma więcej, kto ma mniej. Chodzi o to, żeby było porozumienie w tej sprawie. Ja nie będę się w sprawie, nie będę się kłócił i nie będę się przyciągał liny w sprawie liczby. Mnie chodzi o to, żeby Senat nie był w rękach PiS-u. I tyle. Takie mam przesłanie. Czy ja będę miał dwie osoby, no czy właśnie, ja będę miał 7, czy 17. Proszę pana, dla demokracji jestem w stanie mieć dwóch senatorów, byleby było dobrze. To znaczy, to jest to, o czym mówiłem, że tak naprawdę państwo udają te różnice między sobą, a tym, co realnie napędza opozycję, to jest niechęć do PiS-u. I dlatego, ale... że takim na ołtarzu walki z PiS-em można poświęcić różne inne interesy. Panie redaktorze, ale przecież każdy z nas na tej antenie głosi swoje poglądy. Może pan to sobie robić, to jest pana zdanie. A nie, ja pana pytam, na czym te różnice polegają, skoro takie, i tak chodzi o to, żeby z PiS-em wygrać. Robię to dlatego, żeby wiceminister sprawiedliwości nie hejtował szefa Justicji i nie nabawiał koleżanki, żeby pisała o nim, że jest głupi, niefajny, zły i w ogóle, bo to jest po prostu szczyt głupoty, bezczelności. Więc po to to robię, żeby takich wiceministrów sprawiedliwości wywalić z roboty. Podoba się to panu? Ale co mi się podoba? To, co pan robi? To, co robi wiceminister sprawiedliwości. Na temat wiceministra sprawiedliwości, szczerze mówiąc, jeszcze nie widziałem tego, o czym pan mówi. Ale dlaczego pan nie chce o tym pogadać? Ale możemy o tym pogadać, proszę bardzo. Ja w oczywisty sposób... No pogadajmy o wiceministrze sprawiedliwości, który po prostu namawia ludzi, żeby hejtować i żeby opluwać sędziów. Jeśli minister namawia, żeby hejtować i opluwać sędziów, jak pan mówi, to oczywiście popełnia naruszenie pewnie reguł prawa i tak dalej. No ale po to właśnie walczy z PiS-em, żeby takich wiceministrów nie było. A jeśli na przykład się okaże, że tego wiceministra nie będzie, bo PiS sam go odsunie, to dalej pan będzie walczył? Z tym nie, ale wtedy będę walczył z tymi, którzy łamią konstytucję. Aha. Z tymi, którzy łamią prawo. Tak, proszę pana. Z tymi, którzy doprowadzają do tego, że żaden sędzia nie chce się przyznać, że tam, jeżeli chodzi o sędziów KRS-u, to ich nie rekomendował. Z tymi, którzy robią tak, że jest wyrok sądu i ten wyrok sądu nie jest wykonywany przez państwo polskie. Z tymi. Proszę pana, PiS tyle nałamał prawa, że będę walczył z nimi do tego momentu, dopóki PiS nie przestanie rządzić w Polsce. A wie pan, kiedy to się stanie? Nie wiem, nie wiem. Bo jeżeli wszyscy mówią, że lewica, przez lewicę PiS rządzi w Polsce, bo lewica nie weszła do Sejmu, to uprzejmie informuję. Za 6 tygodni jest możliwość prowadzenia lewicy do Sejmu. Jak lewica wejdzie do Sejmu, PiS nie będzie rządził. Tyle. To jest moja robota, Zandberga robota i Biedronia robota. A jeszcze po tej wspólnej roboty. Tydzień temu pan ogłosił, że jest pan zwolennikiem, adopcji przez pary jednopłciowe dzieci. Pan to potwierdza? Proszę pana, zradykalizował. Proszę pana, nie. Ja jestem zwolennikiem bardzo dokładnym wszystkich tez lewicowych. Uważam, że w Polsce przyjdzie na to czas. Uważam, że o takich problemach trzeba w Polsce dyskutować. I uważam, że lewica powinna o wszystkich problemach w Polsce dyskutować. Również o mniejszościach... Ale dyskutować to jest jedno, pana, a druga rzecz, proszę to jest pana, proponować pewne rozwiązania. Również o mniejszościach seksualnych, które przez biskupów, arcybiskupów są nazywani, jak ten gość powiedział o tych mniejszościach, że to jest jakaś fala. Ale gość to kto? No ten biskup czy arcybiskup z Krakowa. Czyli pan nazywa arcybiskupa z Krakowa gościem. No dobrze, no a co on powiedział, pamięta pan? Powiedział o tym, że czerwoną LGBT zarazę zastąpiła tęczowa zaraza. No więc jeżeli biskup z Krakowa albo arcybiskup z Krakowa o ludziach. O ideologii. O ludziach mówi, że to jest zaraza, to ja mam do niego taką propozycję. Jak ma pan, panie biskupie, telefon do papieża Franciszka, niech pan do niego zadzwoni, to się dowie pan, co głowa Kościoła katolickiego myśli o mniejszościach seksualnych. Pan przewodniczący teraz już że tak powiem, ma dobre kontakty też z papieżem Franciszkiem. Proszę pana, ja mam dobre kontakty z mądrością.
związku z tym biskupem z Krakowa się nie zajmuje. Bo to było głupie, co on powiedział i tyle. Tu musimy postawić kropkę. Dobra, bardzo dziękuję. Moim gościem był Włodzimierz Czerzasty, lider SLD. Dziękuję serdecznie.